Dzień dobry, Magdalena Rigamonti, Onet Opinie w środę 21 czerwca. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest pani prezydent Łodzi, pani Hanna Zdanowska. Dzień dobry, pani prezydent. Dzień dobry pani, witam Państwa. Ile pani miasto, ile pani jako prezydent zarobi na PiSie, pani prezydentko? Ile zarobię? Ja bym chciała powiedzieć, że miasto może ja nie chcę i nie zamierzam zarabiać, natomiast chcę, żeby miasto zarabiało, bo miasto przez ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości jest niestety tłamszone i ograniczone są wpływy miasta, dochody miasta, szczególnie na skutek zmian, które miały miejsce w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu i wszystkich innych reform, w cudzysłowie podatkowych, bo tak naprawdę konsekwencje tego są olbrzymie i nieobliczalne dla miasta, patrz mieszkańców w zakresie jakości usług, które możemy świadczyć i kosztów tych usług. Ale pani, faktycznie... pani prezydentko, Łódź kontra Turów wygrał Turów. Ile za to powinien PiS zapłacić miastu? Przede wszystkim myślę, że zapłacą to mieszkańcy w postaci rozliczenia PiS-u w czasie nadchodzących wyborów. I myślę, pani, że to będzie najlepsze. Pani prezydentko, mniej ogólnie, bardziej konkretnie, ile powinien zapłacić? Nie chciałabym wchodzić, bo to jest tajemnica handlowa. My postanowiliśmy, że dochód, który miał być z tego tytułu, ja nie mówię, jakie były koszty wynajmu Atlas Areny, bo rozumiem, że o tym rozmawiamy. Dochód z tego tytułu, czyli około 150 tysięcy, miało być przeznaczony na program in vitro. W tej chwili toczy się sesja Rady Miejskiej i w ramach tej sesji faktycznie te pieniądze przeznaczamy na dodatkowe sfinansowanie zabiegów w ramach in vitro i dodatkowych ileś, mam nadzieję, że 10 par, które będą mogły się cieszyć potomstwem. Natomiast to, co zapłacone, będzie zapłacone w postaci kar umownych za niedotrzymanie wiążącej nas i firmy, która w imieniu PiS-u wynajmowała Atlas Arenę, kosztów wynajmu. Dzisiaj Piotr Gliński przestał być wicepremierem. To jest też poseł z Łodzi. Pani wielokrotnie powtarzała, że pani i Piotrowi Glińskiemu dobrze się współpracuje, że w zasadzie jesteście takimi politycznymi, może nie przyjaciółmi, ale kolegami. Nie próbowała pani teraz interweniować u Glińskiego w sprawie zmiany miejsca wiecu, spotkania, konwencji? Nigdy nie interweniuję w sprawach, które nie mają nic wspólnego z jego zakresem pracy. Tu mogę powiedzieć, że faktycznie pan Piotr Gliński wspomagał nas w wszystkich kwestiach związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i tutaj raz jeszcze to powtórzę, że mogę powiedzieć, że jako poseł ziemi łódzkiej, bo pan Piotr Gliński jest posłem ziemi łódzkiej, pan, no nie wiedziałam, że stracił nawet, przyznam szczerze, że trwa sesja. Dzisiaj, tak jak to ja państwu też przypomnę, dzisiaj Jarosław Kaczyński został wicepremierem, Piotr Gliński przestał być wicepremierem, jest tylko ministrem kultury i dziedzictwa narodowego i posłem ziemi łódzkiej, jak powiedziała pani prezydent Hanna Zdanowska. Nie angażuję się nigdy w kwestie polityczne PiS-u. Myślę, że mają dosyć swoich polityków. Nie muszę wspomagać ich swoją wiedzą i doświadczeniem. Wspomagam moją opcję polityczną, którą ja reprezentuję i z której jestem dumna, czyli Platformę Obywatelską. I mam nadzieję, że tak już zostanie zawsze i nigdy, ale to przenigdy, nie zamierzam wspomagać partii, która tak wiele krzywdy wyrządziła nam, Polakom, dzieląc nasz naród, tak wiele wyrządziła krzywdy przede wszystkim kobietom, o których prawa walczę i będę walczyła. I myślę, że to jest najlepsza rekomendacja, jeśli chodzi o te sprawy, które czym powinien zajmować się rząd. To powrotem, przywrócenie normalnego porządku i normalnej relacji wewnątrz naszego kraju, co niestety jest zaburzone. Dlatego wszystkich zachęcam, żeby poszli do głosowania w październiku. Mam nadzieję, że to będzie październik i zagłosowali na jedną słuszną opcję, jaką jest Koalicja Obywatelska. Prezydent Hanna Zdanowska, mówiąc o jedynej słusznej opcji, mówi o Koalicji Obywatelskiej. Pytanie do pani, pani prezydentko, czy jest tak, że pani zostawia Łódź i będzie startować w wyborach parlamentarnych? Bo kiedyś była już pani posłanką. Pamiętam rozmowę naszą po tym, jak pani wyszła z Sejmu, mówiła, że nigdy tam już nie wrócę. Zobaczyłam ludzi, którym nie chce się pracować, którzy snują się po korytarzach i którzy myślą o swojej karierze, a nie o sprawach Polski. Ale co, jest plan, żeby wrócić? Nie zamierzam. Mam jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w naszym mieście. Jesteśmy w procesie olbrzymich przemian
i faktycznie nie zostawia się okrętu, który w tej chwili potrzebuje sternika, szczególnie z uwagi na finanse publiczne, które faktycznie zostawiły samorządy, i to nie tylko Łódź. Ja chcę powiedzieć, że praktycznie na reformach, które nastąpiły, w cudzysłowie reforma, bo są deformy, które spowodowały olbrzymi drenaż środków publicznych, które wypłynęły z kasy samorządów, nie zostawia się w tej sytuacji swojego miasta. Teraz się nie zostawia w październiku, a później w wyborach europejskich? Myśli pani o takiej dobrej, finansowej, politycznej emeryturze w Parlamencie Europejskim? Ponad 40 tysięcy miesięcznie ta dieta, ta pensja europosłanki by wynosiła. Kusi czy nie kusi, pani prezydentko? To nie jest kwestia kusi, nie kusi. Ja powiedziałam, dopóki nie wywiążę się ze swoich zobowiązań wobec mieszkańców mojego miasta, to dopóty będę trwała. Obecnie funkcjonujące prawo pozwala mi na jeszcze jedną kadencję i myślę, że ta kadencja, to wszystko będzie zależało od Łodzian się ziść. Ale to znaczy, że będzie pani startować w wyborach samorządowych w przyszłym roku? Tak, znaczy ja mam jedno pytanie bardziej do pani. A czy będą, jeżeli by wygrał hipotetycznie Prawo i Sprawiedliwość, to pani uważa, że jeszcze będą wybory samorządowe takie, do których przywykliśmy? A ja mam pytanie do pani, że czy bo pani ja hipotetycznie zakłada, że wygra Prawo i Sprawiedliwość, pani prezydentko? Nie, ja chcę wierzyć i wierzę, że wygra w tej chwili opozycja, jakkolwiek formie nie pójdzie do tych wyborów, czy zjednoczona, czy indywidualnie, to chcę i wierzę w to i będę o to walczyła, żeby wygrała zjednoczona opozycja. A jeśli wygra PiS, to będą wybory samorządowe? To ja zadam to pytanie. No ja właśnie tego nie wiem, dlatego trudno mi jest odpowiedzieć, co się zadzieje w najbliższej przyszłości. Ja na te pytanie zawsze odpowiadam, poczekajmy do wyborów parlamentarnych, bo one po prostu powiedzą, jaki będzie kierunek przyszłych działań każdego z nas, każdego z samorządowców, bo być może wszystko się może zmienić. Jeżeli słyszę, że są projekty uchwał do ograniczenia w zakresie samorządności, kolejne ograniczenia, już nie tylko finansowe, w zakresie dopływu środków, które umożliwiają nam jaką taką samodzielność, bo w tej chwili już przestajemy być zupełnie samodzielni. Jeżeli w tej chwili jest w trakcie czytania projekt dotyczący referendum, gdzie praktycznie każdy prezydent, każdy burmistrz, wójt będzie w permanentnym ogniu walki w ramach wszelkich toczących się referendów, to przyznam, że to nie jest zachęcające do kolejnej kontynuowania misji. W związku z czym zobaczymy, jak potoczą się wybory. Ja chcę wierzyć, że wygra zjednoczona opozycja. Raz jeszcze to powtórzę, niezależnie czy pójdzie na jednej liście, czy na dwóch, trzech listach. Chcę wierzyć, że wspólnie razem stworzymy stabilny rząd, który poprawi jakość życia, który z powrotem zintegruje naszą społeczność polskich Polaków i przede wszystkim, który z powrotem przywróci prawa kobiet, tak żeby kobiety były świadome, że ich wartość jest doceniana, nie jest sprowadzona tylko i wyłącznie do wartości. Ale pani prezydentko, czy ja dobrze rozumiem, jeśli wygra Prawo i Sprawiedliwość, to pani prezydent Hanna Zdanowska nie startuje w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta miasta Łodzi i zostawia tę rozkopaną Łódź, tak bardziej rozkopaną niż rozkopana jest Warszawa za Rafała Trzaskowskiego, tak? Nie, nie, absolutnie nic takiego nie powiedziałam. Ja tylko po prostu nie odpowiadam w tej chwili jednoznacznie, bo ja nie wiem, czy będą faktycznie wybory samorządowe. Ale pani jest konkretną polityczką, pani prezydentko. Ja nie wiem, czy funkcja prezydenta nie sprowadzi się do funkcji przewodniczącego Rady Narodowej, a przyznam, że takim gremium już raczej nie będzie mi po drodze. Pani prezydentko, chciałam panią zapytać o wolne media, bo Koalicja Obywatelska ma na sztandarach wolne media. Od 2016 roku włącza się w rozmaite przedsięwzięcia, w rozmaite akcje dotyczące właśnie wolności słowa, wolności mediów, a tymczasem jest tak, że pani jako samorządowiec, jako osoba, która kieruje dużym miastem, ma swoją w zasadzie samorządową gazetę i to pani decyduje, pani polityczka i pani ludzie, co w tej gazecie jest. Co to ma wspólnego z wolnymi mediami? A to ma bardzo dużo, bo to jest faktycznie wolne medium, w którym nigdy ja jako Hanna Zdanowska się nie pokazuję, ani nie ma charakteru absolutnie tekstów politycznych. Jest to bardziej informator dla mieszkańców o zmianach, które dzieją się w mieście, o przede wszystkim również informator o tym, co będzie się działo, żeby mieszkańcy mogli korzystać z danych. Ale to jest dobra praktyka, pani prezydentko? Jeżeli miałam w mieście dwie niezależne gazety, które zostały przejęte przez jeden słuszny, w cudzysłowie oczywiście dużym, organ, jakim jest Orlen, to w jaki sposób mam komunikować się z mieszkańcami?
No, na pewno nie w taki sposób, że ma pani swoją prywatną gazetę, bo to pokazywała sytuacja na Ukrainie. Każdy oligarcha, każdy polityk, każdy poseł, każdy deputowany miał swoje medium, swoją gazetę i pani tę praktykę też... Tam nie ma słowa od Hanny Zdanowskiej, tam nie ma słowa o Hannie Zdanowskiej, tam nie ma słowa o prezydentach, moich zastępcach. Tam jest tylko informacje o tym, co dzieje się w mieście, a myślę, że takie informacje każdy samorządowiec jest zobligowany dostarczać swoim mieszkańcom, bo jeżeli lokalne gazety, które funkcjonują u nas i lokalne media nie przedstawiają na bieżąco informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, dotyczących zmian w komunikacji, dotyczących funkcjonowaniu wszystkich... Ale pani prezydentko, tam są tylko dobre informacje o pani działaniach. Tam są tylko dobre informacje o pani działaniach i tylko dobre informacje o działaniach samorządowych. To jest gazeta dobrych informacji, a nie wolnych mediów. A czy pani zapoznała się z tą gazetą? No kilka razy już miałam w ręku, więc tak, tak. To tam nie są tylko dobre informacje, bo mówimy też otwarcie o tym, co jest złe. To nie jest tak, że my wybieramy tematy tylko dobre. To jest faktycznie charakter, to nie jest gazeta publiczna, to nie jest publicystyka, to jest informator. Czyli nie możemy tego, co wydaje samorząd łódzki, nazywać gazetą, tylko jest to informator, informator jest samorządowy informator. I tak powinno to być komunikowane mieszkańcom miasta Łodzi. Ale oczywiście jest to informator, który umożliwia dostęp do informacji na temat tego, co dzieje się w mieście dla każdego mieszkańca, nie wykluczając go. Bo oczywiście mamy kanały informacyjne w postaci strony na portalach informacyjnych, mamy oczywiście możliwość komunikowania się przez nasz portal miejski, natomiast część osób, szczególnie osób starszych, jest wykluczona cyfrowo i nie ma możliwości dostępu do tej wiedzy. To jest jedyna forma, żebyśmy mogli dostarczyć wiedzę. Czy państwo chcecie mieć... ograniczyć w jakiś sposób możliwość komunikowania się z mieszkańcami, dostarczania im wiedzy na temat kalendarza wydarzeń na przykład w mieście? No przecież no to można to robić w inny sposób niż mieć własną gazetę. Ale pani... w jaki sposób? Nie wiem, to pani jest samorządowcem, ja jestem dziennikarką. No niestety, ja nie mam innego sposobu, bo gazety te, o których pani wspomniała, te media, które, no, ja wspomniałam właściwie o dwóch gazetach, bo to jest dziennik. Tak samo może się tłumaczyć, Jarosław Kaczyński, musimy mieć swoje media, żeby informować naród o tym, co dobrego robimy. Pani posłanko. W mediach jest tylko i wyłącznie promowanie osób, jakie są cudowne, pan premier, jakim cudownym jest pan teraz wicepremier, czyli pan Jarosław Kaczyński, natomiast nie ma słowa o tym, jak zmienia się miasto, co dzieje się dobrze, co dzieje się źle w mieście, gdzie możemy iść, w jakich wydarzeniach uczestniczyć. To wszystko jest konieczne, bo później mieszkańcy nie mają dostępu do wydarzeń, które się dzieją i dowiadują się post factum na przykład, a no tak, było świetne przedstawienie, tylko ja na ten temat nic nie widziałem. Pani prezydentko, o widzę w Łódź chciałam panią zapytać, bo wiem, że pani bardzo zabiegała o to, żeby mieć własną lożę podczas meczu Widzewa Łódź. Był konflikt, była wojna. Wiem, że konflikt został zażegnany i jest loża dla pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Po co pani ta loża, pani prezydentko? A tam nie ma żadnej loży dla pani prezydent Hanny Zdanowskiej. I jej gości. Gdyby znowu była wiadomo na ten temat, jak to wygląda w rzeczywistości, to chcieliśmy potraktować obydwa kluby identycznie, czyli oba kluby mogły wprowadzać swoich gości do loży tak zwanej prezydenckiej. Zresztą każdy samorząd, który wybudował obiekty o charakterze stadionowym czy inne o charakterze widowiskowym, ma swoje miejsce, gdzie prezydent może je udostępniać różnym zacnym osobom. W tym wypadku akurat te loże w większości, bo ja naprawdę rzadko bywam na meczach. A pani jest kibicką Widzewa Łódź, pani prezydentką? Ja jestem kibicką rugby i siatkówki. A Widzew Łódź, gdzie jest w tym rankingu popularności u pani? Na tej samej pozycji jak ŁKS Łódź. O, proszę bardzo. Czyli dyplomatycznie. Proszę państwa, ostatnie pytanie. Pani będzie angażować w kampanię wyborczą? Donald Tusk panią zaprosił do tego, żeby pani z nim jeździła po Polsce, żeby przekonywała do tego, żeby głosować na Koalicję Obywatelską, na być może zjednoczoną opozycję? Panie redaktor, mnie nie trzeba nigdzie zapraszać. Ja sama w sobie widzę potrzebę i chęć, żeby wspomagać zjednoczoną opozycję, w tym wypadku Platformę, bo jestem członkiem Platformy i z tego się w żaden sposób nie odżegnuję, żeby faktycznie wygrała te wybory i przywróciła normalność w naszym kraju, na czym mi szalenie zależy. Bardzo dziękuję pani prezydent Hanna Zdanowska, prezydentka
Łodzi. Bardzo dziękuję. Magdalena Rigamonti, Piotr Różycki wydawał ten program. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia.